Gościem Radia Plus jest dr Rafał Wójcikowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Poseł elekt jeszcze. Dzień dobry państwu. Został pan wybrany przez mieszkańców okręgu Piotrkowskiego, Tomaszowskiego. Był pan pierwszy na liście i na takim miejscu pan zakończył. Udało się uzyskać jeden mandat. Byłem na liście na, liście na pozycji pierwszej i uzyskała lista 28 tysięcy głosów. Ja uzyskałem 9,5 tysiąca, i dzięki temu nasz ruch Kukisa zdobył jeden mandat w dziewięciomandatowym okręgu. Już jest pan zapewne po pierwszych rozmowach, pierwszych wywiadach i w telewizji, w radiu i w prasie. Już musi pan przygotowywać się powoli do normalnej pracy, chociaż szkolenia dopiero jutro i pojutrze. Co jest pierwszym takim punktem praktycznym, który chciałby pan wprowadzić jako poseł? Trybunał Konstytucyjny w ostatnim czasie zwrócił uwagę i wydał wyrok, że kwota wolna od podatku dochodowego, kwota wolna od tzw. PIT-u jest zbyt niska, i ta niska kwota powoduje to, że ludzie, którzy w swoich dochodach nie osiągają minimum egzystencji, płacą podatek od tej sumy, która jest poniżej minimum egzystencji. Co jest Niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej, Trybunał powiedział, orzekł, że w ciągu roku, do listopada przyszłego roku, należy zmienić prawo, tak aby dochody, które są właśnie poniżej minimum egzystencji, nie były opodatkowane. Czyli chodzi o to, że kwota wolna od podatku będzie wyższa, tak przekładając na język prostszy. Tak, w tej chwili ona wynosi nieco ponad 3 tysiące na osobę, a minimum egzystencji to jest około 6,5 tysiąca. Więc co najmniej dwa razy więcej powinna wynosić kwota wolna od podatku, w myśl orzeczenia Trybunału. A my zadajemy pytanie i wnosimy o to, że oprócz podatku dochodowego, który płacą wszyscy, taką daniną publiczną, mającą de facto charakter podatku dochodowego, jest składka na ubezpieczenia społeczne, i zadajemy pytanie i poddajemy pod dyskusję. Czy w takim razie składka obowiązkowa, ta, ta danina jest obowiązkowa, czy składka obowiązkowa na ZUS również nie powinna podlegać takiemu samemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego? Czyli? Czyli osoby, które zarabiają poniżej minimum egzystencji, nie powinny płacić albo powinny płacić znacznie mniejszą składkę, niż płacą dzisiaj. Tak? Ale to by oznaczało, że te osoby miałyby również zdecydowanie mniejszą emeryturę, jeżeli w ogóle. To, że one powinny płacić mniejszą składkę, nie oznacza, że ktoś, czyli państwo, nie powinien subsydiować tej, tej różnicy i emerytura powinna być taka, jak gdyby składka była płacona w pełnej kwocie. A czyli y, państwo musiałoby nie tylko znaleźć pieniądze na y, wyrównanie tej kwoty wolnej y, od podatku, ale także na wyrównanie kwoty wolnej od ZUS-u. Czyli podwójnie trzeba byłoby znaleźć w budżecie no, jakieś pewnie dwa razy więcej pieniędzy niż w przypadku tylko podatku dochodowego. Państwo musiałoby inaczej skonstruować system pobierania i y, 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 zasady pobierania składek na ubezpieczenia społeczne tak, aby, aby ten system i te, i, te, i te zasady były zgodne z konstytucją. Bo jeżeli, prosta, prosta, prosta analogia, jeżeli podatek PIT jest niezgodny z konstytucją i trzeba, aby kwota wolna była przynajmniej na poziomie minimum egzystencji, to tym bardziej składka na ZUS nie może być pobierana od osób, które, mówiąc kolokwialnie, nie mają pieniędzy na życie. Tak? Ale macie jakiś konkretny przykład? Życie bieżące jest ważniejsze niż... Realizacja celu emerytalnego w dalekiej przyszłości. Ale macie jakiś pomysł na to, jak to zrobić? Czy to na razie jest tylko taka refleksja po orzeczeniu Trybunału? My, my proponujemy, aby zastanowić się nad tym w jaki sposób yy, mają, ma być, mają być pobierane składki na ZUS. No tak, bo propozycja przykład... w kam, z kampanii wyborczej to jest w ogóle likwidacja obowiązku ubezpieczenia tak. społecznego. Podtrzymujecie to? Oczywiście. Yy, likwidacja obowiązku ubezpieczenia społecznego przywróci obywatelom wolność, a, a w tej chwili obywatele są zmuszeni do płacenia drakońskich składek, z których yy, ozyskują kiedyś tam w przyszłości, też nie wiadomo jakiej, ponieważ wiek jest ruchomy, jak widać, po ostatnich decyzjach rządu. Yy, I wcale nie drakońskie są te emerytury w stosunku do drakońskich składek emerytalnych. Czyli orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest z waszego punktu widzenia takim orężem w walce o uwolnienie ZUS-u. Znaczy okazuje się, że nawet zasady sprawiedliwości społecznej są po naszej stronie. I my się bardzo z tego cieszymy, ponieważ. Yy, konsekwencją wprowadzenia kwoty wolnej od zus będzie ulżenie całej masie małych i średnich przedsiębiorstw. Małych i średnich przedsiębiorców Którzy często są tak, tak naprawdę samozatrudnieni albo prowadzą działalność gospodarczą sami albo z, z najbliższą rodziną, i, których, i którzy często nawet nie osiągają albo osiągają minimalne dochody, a składkę na ZUS muszą płacić bez względu na to, czy te dochody osiągają, czy nie, co prowadzi ich często na skraju ubóstwa. A doktor, tak nie może być. Doktor Rafał Wójcikowski, ruch z 15. Słuchacze Radia Plus będą mogli dalszy ciąg tej rozmowy obejrzeć na naszej stronie internetowej i naszym profilu Facebookowym. Wracamy do rozmowy o, o ZUS-ie, czyli kwota wolna od ZUS-u jako pierwszy krok, likwidacja obowiązkowego ZUS-u jako drugi. W dalszej części będziemy starali się rozmontowywać ten system stopniowo, tak, aby dojść docelowym krokiem, docelowym ostatecznym, finalnym rozwiązaniem, miał być brak systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Znajdziecie sprzymierzeńca dla takich zmian w obecnym parlamencie. W obecnym parlamencie obawiam się, że na całkowitą likwidację systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych będzie trudno znaleźć koalicjanta takiego, aby uzyskać większość. Natomiast liczymy na to, że wprowadzenie kwoty wolnej od ZUS-u jest, jest całkowicie w naszym zasięgu i całkowicie myślę, że takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość podejmie dyskusję na ten temat. Zwłaszcza, że jest wyrok Trybunału. Konstytucyjnego w zakresie podatku PIT, i zwłaszcza, że sztandarowymi hasłami yy, naszych Kolegów w Sejmie jest, są zasady sprawiedliwości społecznej i, i zmiany na rzecz ludzi niezamożnych. ZUS to jedna z Waszych propozycji z kampanii wyborczej. Druga to jest kwestia sensownej polityki prorodzinnej. Czy tutaj dogadacie się z prawem i sprawiedliwością? Prawo i sprawiedliwość ma swoje wyraźne pomysły na politykę prorodzinną i my tutaj wchodzimy w pewien konflikt, ponieważ Według nas polityka prorodzinna powinna być oddzielona od polityki prosocjalnej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość traktuje łącznie te dwie polityki i łącznie próbuje realizować poprzez te same instrumenty, co naszym zdaniem mija się z celem, i takim sztandarowym konfliktem jest. To słynne 500 złotych na dziecko, tak? Ze strony Na drugie dziecko. No właśnie, 500 zł na jakieś dziecko, i niekoniecznie wiadomo na które, prawda? No nie, na bo, drugie i kolejne 500 bo, złotych, a można też, jeżeli jest y, kiepska sytuacja finansowa, także na pierwsze. I właśnie, i w tym momencie kiepska sytuacja finansowa, czyli polityka socjalna, wchodzi w kompetencje polityki prorodzinnej, a tak jak już wcześniej y, mówiłem w, w wielu wywiadach, dzieci pierworodne, które były tak bardzo szanowane w Starym Testamencie, wypadają poza margines. Tak? Tylko biedne dzieci pierworodne mają prawo do finansów, mają prawo do pieniędzy z realizacji polityki prorodzinnej. Natomiast dzieci średnio sytuowane, czy nawet nieco bogatsze niż dzieci najbiedniejsze, takiego prawa nie mają. No I naszym zdaniem jest to niesprawiedliwe. Zastanówmy się y, na nad tym, jakie może być uzasadnienie dla takiego y, postępowania. Bo przecież chodzi o to, żeby nie było właśnie tylko tego pierworodnego, żeby zachęcać rodziny do tego, żeby nie miały tylko jednego dziecka, ale dwójkę, trójkę, czwórkę. To ustanowmy takie prawo, jeżeli chodzi o politykę rodzinną, że od drugiego dziecka należy się zasiłek z tytułu posiadania dzieci, a ustanowmy osobne prawo związane z polityką socjalną, z polityką społeczną, które będzie rodziny, które mają niskie dochody, wspomagać zasiłkami z tytułu tego, że one mają niskie dochody. No, ale jeżeli ustalimy Odziemy te sprawy. Natomiast połączenie tych dwóch spraw. Pokazuje nam, że dzieci pierworodne są pokrzywdzone wobec dzieci kolejnych tak, w rodzinie. No ale jeżeli Też będzie... tylko biedne dzieci mają prawo mieć zasiłek a bogate są jakby odtrącane. No, ale jeżeli, to jest będzie, jeżeli będzie takie prawo, że od drugiego dziecka jest te 500 złotych, a system wsparcia dla rodzin ubogich będzie niezależny, to to nie zmienia sytuacji tych pierworodnych w bogatych rodzinach. Oni nie dostaną, to Czy znaczy, to oznacza, że są zepchnięci na margines? Nie, to oznacza, to oznacza, że właśnie, dlatego my mówimy, dajmy wszystkim dzieciom, albo inaczej rozłóżmy akcenty. Natomiast w ogóle dawanie zasiłków, to nie jest to, jest to jest polityka socjalna. My byśmy chcieli kształtować politykę rodzinną w oparciu w związku z y, podatkami, jakie płacą obywatele, w związku ze składkami, jakie płacą obywatele. My byśmy widzieli bardziej rozwiązanie takie, że y, rodziny, które posiadają y, dzieci, y, płacą inne składki na ZUS niż rodziny, które posiadają mnie dzieci lub dzieci nie posiadają. Czyli, czyli, czyli składka na ZUS. De facto odwrotnie proporcjonalna do liczby posiadanych dzieci. Czyli per analogia, kwota wolna od ZUS-u, i państwo dosypuje do tego brakującego woreczka. W przypadku dzieci płacimy mniej jako rodzice dwójki, trójki, czwórki, a państwo dosypuje do tego woreczka. Tak, ponieważ osoby, które nie posiadają dzieci albo posiadają mało dzieci, w przyszłości bardziej będą korzystać i partycypować. Jako, jak, jako, jak w ZUSie, a jakby ich dzieci nie będą płacić składek, prawda, bo tych dzieci nie ma. Natomiast osoby, które mają dużą liczbę dzieci, partycypują tak samo jak te, które mają mało dzieci, natomiast włożyły ogromny wysiłek, żeby wychować iluś płatników. Prawda? Czy to nie będzie oznaczało, że ci pracujący będą musieli zapłacić po prostu więcej pieniędzy na ZUS? No bo skąd państwo weźmie, no państwo nie jest, nie, nie wiadomo, czym nie produkuje, yy, yy, nie ma kopalni złota. No państwo nie ma kopalni złota, ale państwo musi przeznaczyć yy, jakieś pieniądze, to nie jakieś, to duże pieniądze na politykę prorodzinną i lepiej. Jeżeli, ma, załóżmy, jeżeli państwo przeznacza 10 miliardów złotych na politykę rodzinną, czy 15 miliardów złotych i rozda po prostu po 500 złotych rodzinom, które mają dzieci, w formie zasiłku, to być może lepiej nie rozdawa, nie, nie, tych pieniędzy nie rozdawać w formie zasiłku, tylko przeznaczyć je na y, odwrotnie proporcjonalne ulgi w ZUS-ie tak? dla rodzin, które posiadają dzieci. Po prostu te same pieniądze, które przez, mamy. Mamy przeznaczyć na politykę prowadzinną, należy przeznaczać inaczej. Należy... Ale musimy je wziąć, skądś musimy je wziąć. Czyli ten budżet musi być zrównoważony, bo mam nadzieję, że zgodzi się pan z tym, że nie powinniśmy dalej zadłużać państwa. No to jest nasz standardowy projekt zrównoważony budżet w 2017 roku. No odpowiedź jest prosta. Należy ciąć wydatki inne, tak? Należy budżet równoważyć w ten sposób, że wydatki, które są, dajmy na to, wydatkami na administrację, czy są wydatkami, yy, których na dziedziny, w których niekoniecznie państwo musi stanowić, yy, grać, grać pierwszą rolę. Tak? Na przykład? Na przykład y, państwo nie musi yy, ingerować w nasze życie w tak wielu obszarach i budować tej ogromnej administracji, która nas która kontroluje w wielu obszarach. Może nam część spraw oddać po A to, prostu nam wadze. Jakie to obszary by były? No, tak no jak powiedziałem, przede wszystkim administracja. Należy. No, My przecież, my przecież opowiadamy sobie wcipy o 700 tysiącach urzędników, tak? Opowiadamy sobie do wcipy o jakiejś niezmierzonej ilości urzędników yy, samorządowych. Yy, sami obywatele sami nie wiedzą, jeżeli mają jakąś sprawę załatwić, czy należy się udać do urzędu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, tak? Tych urzędów jest cała masa. One się dublują, w wielu sprawach się dublują. A co powinno być? Powinna być oszczędność i. Szanowanie wydawania pieniędzy. Nie, moim, czy, zdaniem, czy... moim zdaniem można byłoby doprowadzić do takiej oszczędności, że przez trzy lata po kolei moglibyśmy ciąć wydatki na administrację o 10% i to byłyby mi to wielomiliardowe oszczędności. Ponadto Prawo i Sprawiedliwość proponuje rozwiązania przede wszystkim skupiające się na nowych podatkach, tak, czyli opodatkowanie handlu wielkopowierzchniowego, opodatkowanie usług finansowych, tak, tak zwany podatek bankowy. My widzimy przede wszystkim pieniądze w oszczędnościach. Uważamy, że system państwa jest nadmiernie rozdęty i tak naprawdę wiele pieniędzy jest. Jest marnowanych na biurokrację, administrację. Wynika to z nadmiernych przepisów. Jeżeli będziemy redukować przepisy, jeżeli każda nowa ustawa, żeby ją wprowadzić, będzie wymagała redukcji dwóch ustaw już istniejących, to te, ta, ta redukcja przepisy, przepisów doprowadzi do redukcji urzędników, a redukcja urzędników doprowadzi do redukcji kosztów, tak, do redukcji wydatków budżetowych i to są pieniądze realne. Czy tak? możemy się umówić na rozmowę za miesiąc i porozmawiamy wtedy o takich konkretnych rozwiązaniach? Bardzo chętnie możemy porozmawiać o, wtedy o agencjach rządowych, które są niepotrzebne, o wydatkach, tak mówię, o o, 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 o To za miesiąc. Się... Za miesiąc. Dziękuję Dobrze. bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.